Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam was, moi drodzy, w kolejnym omówieniu nadchodzącej nowej aktualizacji numer 10.1. I teraz główną atrakcją tego patcha będą włoskie pancerniki i wczesny dostęp, czyli doskonałe narzędzie do dojenia hajsu przez Wargaming, czyli coś, za co ludzie płacą, żeby mieć szybciej, mimo tego, że za chwilę będzie to dostępne za darmo. Także marketingowo to na pewno jest niewątpliwy sukces, ale czy jest sens? No, to już zostawiam waszej ocenie. Więc tak, dostaniemy możliwość zdobycia okrętów do tieru 9. W zasadzie, no, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to bardzo się nie trzeba było starać, a móc dostać sobie okręt tieru 9 i potem sobie wskoczyć na dychę. Czym te okręty będą się charakteryzować? Pociski przeciwpancerno-odłamkowe, czyli te, które dobrze znamy już z krążowników włoskich, tam one naprawdę robią robotę. Duża liczba dział, jednakże o stosunkowo krótkim zasięgu, niezbyt dobrej celności. No tutaj akurat muszę się z tym zdecydowanie zgodzić. W mecie, którą Wargaming stworzył przez wprowadzanie perku Sokoli Wzrok, czyli kampienie na minimum 20 km na bebeczkach, głównie na Thundererach i strzelanie z obeczków, to jest taka trochę meta, która, no, do której te okręty za bardzo pasowały nie będą. Trzeba będzie montować wszędzie od ósemki w górę, nie wiem, czy ósemka ma możliwość w ogóle modułu na zasięg, żeby coś jakoś tam sensownie powalczyć. Te sapy są dosyć prostą w obsłudze amunicją, bo tam nie musimy za bardzo brać poprawki na to, gdzie strzelamy, co strzelamy, po prostu walimy i tyle. Przy czym sapy na tierze 10 mają większą alfę niż pociski przeciwpancerne, więc warto jednak chyba z nich korzystać. Co więcej, przyzwoita manewrowość i opancerzenie, ja bym dodał tutaj jeszcze przyzwoicie szybki obrót wież głównej artylerii. One się kręcą naprawdę szybko, także korzystając do tego z manewrów, jakie możemy tymi okrętami wykonywać, będzie to fajna rzecz. I okręty od tieru 8 w górę będą posiadały sprzęt eksploatacyjny, wysokoprężna wytwornica dymu, czyli to samo, co mają krążowniki francuskie. I tak, co dalej? Będzie oczywiście nowe wydarzenie, nowa kolekcja, nie, kolekcji nie będzie, będą nowe waluty, nowa waluta włoska, czyli żetony. I tutaj za te żetony będziemy wymieniać sobie kamuflaże i okręty i takie tam inne rzeczy. Wyglądać to będzie następująco, no... Niby włoskie, ale przyznam szczerze, że dla mnie na przykład, jak patrzę sobie na oryginalny kamuflaż Giulio Cesare czy Romy, to zdecydowanie wygląda to atrakcyjniej niż to, co tutaj zostało wymyślone. Ten sztandar tutaj, czy jak to tam nazwać, trochę się wyrysowuje poza bryłę okrętu, także no nie bardzo mi się to podoba. Jestem bardziej fanem kamuflaży historycznych. Będzie trochę darmowych zestawów, jak widzicie. Troszkę dublonów, troszkę żetonów, trochę sygnałów i jeden dzień premium, także no bez szału, ale zawsze coś dobrego za darmo. Aktualizacja portu Trento, przystosowanego do premiery nowych włoskich okrętów. Wcześniej był coś tam zmieniane w okolicach premiery włoskich krążowników i chyba sam port był wtedy dodany, a teraz mamy zmianę z okazji pancerników. Bitwy klanowe, Grecja i teraz tak, okręty 9 poziomu, bardzo fajnie, 7x7. No i z racji tego, że 9 to bezlotni, ale do 2 pancerników na drużynę. Ale tu się dopiero zaczynają ciekawe rzeczy, także tutaj warto się skupić na tym, co będę mówił i o czym będzie mowa. Otóż, ograniczenia, moi drodzy. Ograniczenie liczby takich samych okrętów. Na przykład Dywizjon nie będzie mógł dołączyć do bitwy, jeżeli będą do niego należały co najmniej 2 takie same okręty. Czyli nie będzie już jedynego słusznego setupu, gdzie... No mówię to na przykład na przykładzie dziesiątek. 7x7, czyli co? Kreml i 6 Piotropawłowsków, tak? Tutaj gdyby znaleźć jakiś taki setup właśnie na 9, to myślę, że coś takiego by się znalazło. Ograniczenia. Spójrzcie sobie tutaj. Kronstadt. Nie będzie można w ogóle grać Kronstadtem na tych klanówkach. To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo to jest okręt, który został wycofany ze sprzedaży już jakiś czas temu, w związku z czym część graczy go posiada, a część go nie ma i miało już nie będzie. Ale dlaczego Kitakaze na przykład zostaje wycofywane, to tego nie rozumiem kompletnie. Także te ograniczenia, jak widać, będą ulegały zmianie. Mała, ale istotna zmiana, jak napisali. Ograniczenia mogą być wprowadzane na przestrzeni całego sezonu lub na pewien okres. Mogą one na przykład obowiązywać przez pierwsze 2 tygodnie sezonu, a następnie zostać zmienione na inne ograniczenia w kolejnych tygodniach. Także możemy mieć na przykład, że najpierw Kronstadta nie można grać i Kitakaze, a potem innych okrętów nie można grać, nie? Także no, ja bym... No dobra, to już zostawiam waszej ocenie. Porażka totalna. Chociaż z jednej strony to jest plus, gdyż
No tak jak tutaj napisali, oni to zrobili po to, żeby była większa różnorodność. A taki setup, gdzie mieliśmy właśnie te 6 Pietropawłowsków i Kremla, był dosyć stateczny i nudny, jeżeli chodzi o granie. Może to jakoś się sprawdzi, ale większość klanów będzie musiała swoje taktyki wywrócić do góry nogami. Może dzięki temu też te klanówki nie będą tak statyczne, jak do tej pory były, bo tam było dopłynięcie na pozycję i oklepywanie się i czekanie na to, komu lepiej polosuje, kto kogo szybciej wykończy i dopiero potem się zaczynało jakieś aktywne granie. Także no, na pewno się to większości graczy klanowych nie spodoba, ale no, powiedziałem, że porażka totalna. Ze względu na to, że właśnie będzie mieszało ludziom w setupach, w taktykach, to na pewno tak. Ale może wpłynie jakoś pozytywnie na dynamizm rozgrywki? Zobaczymy. No ale dwa pancerniki, no to pewnie jakiś Thunderer, jakiś Kreml, czy tam Ohio, inne rzeczy. Więc tak to wygląda. Bitwy rankingowe. Co zostało zmienione? Podwojono czas trwania sezonu. Sprinty trwały na każdą ligę po tygodniu, teraz one trwały 2 tygodnie. Stopni było 7, teraz będzie 10 stopni. I liczba gwiazd potrzebnych do zdobycia jedynki. Czyli zaczynamy od dychy z brązowej i żeby wbić jedynkę, musimy zrobić o połowę więcej gwiazdek. Tam ich powiedzmy było 30, teraz będzie... Nie, 30 nie, no powiedzmy 15 gwiazdek, no to teraz będzie o połowę więcej. Więc no, trochę się to wydłuża. Nagrody też chyba uległy delikatnej zmianie. Nagrody we wszystkich ligach będą odświeżone i ponownie dostępne od początku każdego nowego sprintu. I tak, reguły to nas za bardzo nie interesują, bo tu się niewiele zmieniło. Będzie 7 na 7, w lidze brązowej 8, 9, to tu chyba uległa jest zmiana, bo wcześniej były tylko 8, a szkoda, że dali 9. W srebrnej były 9, 10 i w złotej same dychy. Przy czym jeżeli ktoś oczywiście bierze okręt, to rozumiem, że bierze nie ten, który mu się jakoś tam potrzebny do grindowania, tylko taki, na którym będzie miał przewagę, czyli jak mamy możliwość wzięcia 8 lub 9, to wiadomo, że weźmiemy 9. I teraz taka, no jak dla mnie w tej aktualizacji wisienka na torcie, zaktualizowane potyczki. W wersji 10.1 wprowadziliśmy zmiany w potyczkach i uczyniliśmy z nich osobny typ bitwy. I teraz spójrzcie tutaj, format okręty poziomu 8 w formacie 1:1. No to po prostu zajebista sprawa. Uwielbiam 1:1, bo to ewidentnie pokazuje, kto jak gra. Nie jesteśmy tu absolutnie zależni od drużyny, więc ja jestem jak najbardziej za. Ósemek. Do ósemki dosyć szybko można się dostać, także mam nadzieję, że nawet na swoim nowym koncie będę w stanie trochę tam popykać tych potyczek i spróbuję też wziąć udział w bitwach rankingowych. Co dalej? Zbrojownia. Dodano dwóch dowódców, Dasha w wersji europejskiej, Dasha w wersji włoskiej oraz zmieniono kamuflaże stalowe. Dla Yamato Shikishi Mindesa zostaną zastąpione przez nowe, a teraz będzie można zakładać go na wszystkie okręty, ten kamuflaż stalowy, poza ARP Yamato. Usprawnienia graficzne. To teraz uważajcie, jak stoicie, to usiądźcie, jak siedzicie, to się trzymajcie. Zmiana w renderowaniu wody. Nowe, stare. Nowe, stare. Jest różnica? No trochę te refleksy się poprawiły. Może to i dobrze, nie zaszkodzi odświeżyć trochę tego widoku wody. Chociaż, no, przydałby się nowy silnik graficzny, nie? WOD pokazał, że można, a tutaj można, ale się nie opłaca. Lepiej dojść hajs z premek, ale to inna sprawa. Pozostałe zmiany. Sprawdźmy. A, tutaj tak. Nowe okręty. Niemiec. Pancernik amerykański, pancernik, przepraszam, japoński, pancernik brytyjski. Drobne zmiany. Usuwane są ze zbrojowni Thunderery, chwała Bogu, bo ostatnio to jest niesamowicie popularny okręt, aż za dużo go jest. To też powinien być wprowadzony jakiś limit na te Thunderery. No, 6 czy 5 okrętów tego samego rodzaju w jednej bitwie to jest trochę przegięcie moim zdaniem, zwłaszcza, że wszystkie grają tak samo, czyli maksymalny zasięg i palenie zobeczków. To trochę zabija rozgrywkę. A w następnym patchu Somers zostanie zastąpiony przez Austina. Przy czym jeżeli ktoś się nad Somersem zastanawia i jest graczem dedeków, dedeki lubi, to ja mogę wam ten okręt naprawdę polecić. Pelotki on nie ma praktycznie w ogóle, ale jeżeli nie polosuje nam lotni w bitwie, to naprawdę można się fajnie bawić. Także jak ktoś się zastanawia, to ja wam polecam. Biorę to na siebie, jak wam się nie spodoba. Co dalej? Tu jakichś istotnych zmian w balansie nie ma, tam dużych różnic nie wprowadzono. Naprawiono błąd, który uniemożliwia Paulo Emilio ukrycie się za zasłoną dymną przy maksymalnej prędkości. To jest dosyć istotne. No i tutaj raczej błędy takie niezbyt istotne dla rozgrywki.
Naprawiono błąd, przy którym brakowało pancerza wieży dowodzenia dla North Carolina. To z takich ważniejszych rzeczy. Zaktualizowano opis umiejętności na strzębie wzrokiem i zdziałanowie. No to tam nie za dużo. I tu możecie sobie kliknąć odbierz prezent, jeden dzień premium. Także możecie sobie tutaj tą jeden dzień premeczki odebrać. No i w tym materiale to jest wszystko. Zmiana dosyć, znaczy patch dosyć obszerny, sporo wprowadza, sporo zmienia. Zwłaszcza te potyczki 1 na 1 to jest dla mnie super sprawa. Mam nadzieję, że będą się pojawiały częściej. Widzicie bitwy klanowe na dziewiątkach z ograniczeniami. No i wczesny dostęp do okrętów włoskich, czyli włoskich pancerników. Przypominam, że za miesiąc czy dwa będzie wszystko można dostać za darmo. Ale oczywiście znajdą się tacy, którzy będą chcieli wydać na to gruby hajs, żeby mieć coś wcześniej niż reszta. Pewnie zostanę skrytykowany za to, że nie zachęcam was do wydawania pieniędzy. No ale cóż, taka moja rola, żeby stać na straży waszych portfeli. I w tym materiale to jest wszystko. Do usłyszenia, cześć i na razie.